Siemaldziska, tutaj Frer, a to będzie 82. część Zagrajmy w Gothic 3. W poprzedniej części zajęliśmy się drogą do właśnie Vanguardu, powiedzieć królowi, co chce dokonać Xardas. Xardas chce po prostu odnaleźć 5 baskich artefaktów Adanosa, a Robard nam na to, że tam gdzie orkowie, tam artefakty, po prostu powiedział wprost. No i zdobyliśmy zbroję strażnika. Dziękuję bardzo jeszcze mojemu widzowi, tak, Gornowi 555 fan, który powiedział mi, że Kobrym ma zbroję i trzeba niestety go pobić, żeby ją odzyskać, ale ma takiej zbroi naprawdę wszystko. A my w tej części zajmiemy się wyekspieniem tych zwierzątek, które zdążyły się zrespić, tak? Już na sam początek zrobię save'a, tak? Upierdliwego save'a. Dobra. No i tak, nie było mnie bardzo długi czas w Myrtanie, więc tak, wpadłem, żeby zobaczyć, czy w ogóle są jakieś zwierzątka. Jeżeli ich nie będzie, to po prostu odbędziemy kolejną drogę, ale w tej części do Cape Dan, tak, pozbędziemy się smoków. Dobra, trafię go. Potwierdzone trafienie. Pięknie, dostał. Dobra, teraz powoli. Powoli, spokojnie. Dobra. Okej, na razie tutaj odzik, okej. Tylko że on jest trochę, można powiedzieć. Chyba w niego nie trafię, wiem o tym. A. Trafiłem, okej, no to chodź. Ty kupo. Sadła skokrzona świnią. Okej, a tu jest gremlin. Okej, no to gremlin dostaje z łuku. No i widać, zrespiły się. Ciekawe, czy ogry się zrespiły, jestem tego ciekaw. No i dwa strzały, przetrwał jego fart. O kurde, mamy mało strzał, 40 coś. Oj, słabiutko, bardzo słabo. I w dodatku, że ja nie trafiam. Tak, to słabo. Pójdziemy do myśliwych Silden i odda... I za to, no pójdziemy po prostu do myśliwych Silden. I tego ten, no. Kupię mu nich strzały, dobra, walimy kolejnego save'a. Może powiedzieć, no trafienie z tą częścią w najgorszym momencie, jakim się da, bo wtedy wszystkie zwierzątka śpią i poza tym w nocy jest widoczność, że czas na mniejsza, tak. Dobra, poczekajcie, teraz musimy, może powiedzieć, wypatrzeć, gdzie tutaj są zwierzątka. Tu jest obóz orków, tak. My tu byliśmy przed wyruszeniem do tego, no, Nordmaru. Dobra. Jeszcze tak się stanie, że będą się używać kuszy. Ale kusza jest dobra też, dobra. Dostał wpysk. No, proszę bardzo. Dobra, musimy na razie niestety użyć kuszy. Może być kusze. Dobra, jest dobra, tylko ja tak może być, no. Za dużo nie grałem kuszą. O, tak można było powiedzieć, o. Że za dużo nie grałem kuszą, nie jestem doświadczony w obsługiwaniu tego. Może być narzędzia wojny. Znaczy i po prostu tej strzelającej, może być zabawki, tak? Zabójcza zabawka. Dobra, czekajcie, pójdźmy trochę do tyłu pod barierę. O, fakt, troszeczkę blisko, ale dobra. Chyba to wystarczy, żeby trafić w niego. Kurz ma to do siebie, że zadaje dużo damage'a, tylko cholera. Trzeba troszeczkę, może powiedzieć, poczekać, zanim to się przeładuje. Zanim to cało się przeładuje. Dobra, fight na miecza i tyle. No i tyle. Sprawa załatwiona. Bez żadnego peskowania, dobra. Naciągnijmy ją już tak, żeby być na gotowości. Czekajcie, czy jak ja bym wziął tu miecz i kuszę już, to musiałbym ją naciągnąć? Musiałbym ją naciągnąć, prawda? Tak, musiałbym ją naciągnąć, dobra. Weź i zmieni na miecz, okej. Widzę, tam już jest krwopica, czyli zrespiło się troszeczkę, muszę powiedzieć zwierząt. Jak stosorki ze stokoty szumy. No i nowość, petardy, bo blisko Sylwestra. Sylwestra, o. Jak co, wszystkim życzę wam udanego Sylwestra, tak? Widzom, słuchającym, łapkującym, tak, wszystkim życzę wam Sylwestra, najlepszego, jakiego się da. O kurde, a, bo był pewien, tak, bo był za tymi badylami, okej, to już wiem, dobra. No, żeby kusza nie zabiła krwiopijcy, nie rób sobie, ja muszę sobie kupić lepszą kuszę, tak, to już wiem też. Dobra, na razie wyjmijmy łuk, tak. Żeby sprawdzić, czy po prostu nie ma tych ogrów, ale widzę, że ich nie ma, tak? Okej. Okay. Tu jest pełno kufrów, które są otwarte, które zostały otwarte przeze mnie. Jeszcze jakieś kropice, dobra.
Dobra, przywitamy się z nim mieczem. Pięknie. Dobra. Tu już nic nie ma raczej, mi się wydaje. O, kufer. Ciekawe, czy otwarty. Otwarty, dobra. Jak miałem dosyć dobre oko, że go otworzyłem. Dobra. Rozpruwa czasem, ok. Uję, moje dzikie węże są. No, z bardzo sobie możemy trochę postrzelać, bo mam ponad tego, no, 1000 ich. No i jak ja to kocham. Tak. A nie, jeszcze jesteśmy w Nordmarze. Dla mnie, muszę powiedzieć, tak. Musielibyśmy się zagłębić bardziej. Kurde, dostał i dostał tak mało damage'a. A to ci. Dobra. Przywitanie mieczem. Nie, no i przywitanie mieczem jest najlepsze, no pewnie. Dobra, czekajcie, teraz musimy tutaj, muszę powiedzieć, luknąć. Czy tutaj niczego nie ma? A tu już mi się wydaje, że ich tych zwierząt nie ma już. My tu byliśmy, ale czekajcie, o, tu jest jeden rozpruwacz. Tak, my tu byliśmy jeszcze niedawno, ale to może być, te zwierzęta już były zabite wcześniej, jak może powiedzieć, byliśmy w koło, no w Węgardzie, po Węgardzie, o tak. No i chcieliśmy sobie przeekspić jeszcze przed farmingiem, no i pozabijaliśmy tutaj. Wydaje mi się, że kusza zadaje więcej obrażeń, jak zwierzęta są bliżej, tak. Znaczy, że bełt traci swoją energię kinetyczną. Tak, fizyka, fizyka. Ja po prostu stracę energię na dłuższy dystans, jak strzelam na dłuższy dystans. O, tu jest ten troll zabity. Dobra, czekajcie, jeszcze pójdziemy tutaj, zobaczymy, czy nie ma. Czego mi się wydaje, że już jak ten troll jest zabity, to się nie zdążył zrespić kolejny. A tu już nie będzie zwierząt na pewno, bo tu już przechodziłem. Dobra. To już wszystko propos Nordmaru. Teraz zapisujemy, wracamy do Mertandy, w której jest duże Wallis Guru lagów. Może lagi, takie, Alvaris Guru, tak. Trochę tego jest, dobra. Co my teraz zrobimy, można powiedzieć? Dobra, weź i stocz się ładnie. Może już weź, można powiedzieć, o tak, zdejmij tą kuszę. Czy to już jest Wallis Guru, kochane? Tak, to jest Wallis Guru. Dobrze, że zasejwowałem przed chwilą ludziska, zaraz. Dobra, jestem, i no i może iść dalej się ześlizguję, tak. No i ludziska, ja mam w planie, jak tutaj już zrobiliśmy z tym węgardem całym, raczej przełęczy koło węgardu, o tak lepiej, to wyekspię tutaj te tereny koło Faring, tak? No i po Faring pójdziemy. Czekajcie, dajcie mi pozbierać myśli. O, dobra, skok. Ciekawe, czy mi zdaje mi. Ja nie zbierze dużo HP, okej. Pójdziemy tą drogą koło obozowiska orków. Czekajcie, bo lagi mam i zapiszę sobie, żeby nie było później, że będę musiał długo łazić po tym, jak mam wali z góry. Dobra, zapisuj się. Tak, i pójdziemy tą drogą do góry, tam gdzie był grobowiec nieumarłych. Tak, tam pójdziemy. Tam sobie postrzelam do zwierzątek. Prawdopodobnie, jeżeli się nie zrespił, to po prostu pójdę do okolic Ardei, tak, gdzie tam się zrespiły zwierzątka. No i później do Cablen, tak. 80, czekajcie, to jest droga. 83, część będzie por posmoków, tak. A wiem, że gobliny się respią, a ogry nie wiem. Ogry chyba się nie respią. Tak. A, to jest dosyć zła ciekawostka. O, patrzcie, jakie przepiękne widoki. Aż się chce zrobić screena. F10, dobra. Zrobię screena, przepiękne widoki. No i jesteśmy w lesie. Czekajcie, weźmy save'owalnijmy sobie. Tak, bo w Myrtanie, no, trzeba przyzwyczaić się do tego ciągłego save'owania. No i może jak już wyjdziemy z Cape Dan, czyli jak zabijemy smoki, to może będzie jasno, będzie tak miło. Bo nie jesteś gotą właśnie do. Może być gotą, no, do Silden, coś w stylu. Dobra, wiem, że mam mało strzał, ale już do niego strzeliłem, po prostu taki nawyk ludziska. No i przywitanie mieczem. Dobra, dziękuję, że nie lag. Dobra. Śpią. Śpią sobie potulnie, ale jeden już mordę może być. Bierze do góry, ale i tak dostanie z miecza, ale i tak dostanie z miecza, ludziska, nie bójcie się, to tylko ścierwojady. Tak. Pięknie. Czekajcie, zobaczę, czy gobliny się zrespiły. Prawdopodobnie nie, bo to były gobliny propos zadania, a zwierzęta z zadań nie respią się, no i widzicie, nie zrespił się, no i okej. Dobra.
Może ten tutaj jest ziomuś myśliwy, w pół bimbrownik. Może będzie on coś tutaj miał. Dobra, dawaj, Tipler. Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi. O, ma strzał, pięknie. Mam łuk armijny też, też się cieszę. No i kolego, pobijam cię. Bo masz ładny miecz, a jestem biedny trochę. Bo z tym należysz do najemników najprawdopodobniej, to więc... Tak, żebyś zrezygnował z tej branży. Dobra, raczej tej frakcji. Dobra, teraz pójdziemy drogą w dół, tam do Węgardu, czyli powrócimy do miejsca wejścia. Tak, i wtedy pójdziemy już w stronę, może być tej drogi, która wjedzie do góry, tak? Czekajcie, na razie tam sobie wyłóżmy, wyjmijmy łuk, o tak byłoby lepiej. O, już widzę, ścierwóz jest tutaj. Jedno sobie śpi potulnie i już nie śpi. O, już, teraz to już śpi na zawsze. Pięknie dostał. O, tutaj ten wstał. Skrytobójca, ale prawdopodobnie... No, ten wstał. To nie jestem aż takim skrytobójcą. Ale dobra. Okej, zabite. No to więc idziemy do miejsca tego, no... No raczej tego. No dajcie mi pozbierać myśli. Do... może być drogi do Węgardu, bo tam wargi są. O, tu jest rozpruwacz, widzicie? Widzicie? No to przywitasz się z moją kuszą. Przepiękne też tutaj są widoki, naprawdę. Aż screena sobie zrobię. Dobra, zrobiony. Dobra, strzelajmy do tej wielkiej kobyły. Dobra. Siup. Cofnijmy się powoli. Pięknie. Dobra, jeszcze chyba zdążę raz strzelić. Dobra, szybciej mieczem. Pięknie. I z głowy. Okej, teraz znów wyjmijmy kuszę. Tak, to jest rzecz jasna. Muszę powiedzieć, no, oczywistość, że jasna oczywistość. No i jesteśmy 3 tygodnie plus 1 dzień w Myrtanie i zmieniamy jej losy. Na razie wychodzi na to, że no jakoś idzie. I niedługo idziemy do Geldar, tak. Dobra. Widać, tam już się może robić, robi jasno, tak? Może będzie przepiękny poranek. Żeby tylko się pogoda nie popsuła. Chciałbym tego bardzo. Dobra, wargi. Gdzie wy jesteście, moje pieski ukochane? Czyżby was nie było? Co się z wami stało? Nie zrespiliście się w renne kudłacze? A, to wy. Nie zrespiły się. Niegrzeczne, niegrzeczne. Czekajcie. Dawaj, dawaj. Bezi. Jup. No to nie. A, są. Widzę, idą. Więc zapiszmy przed potyczką. No. Troszeczkę ich nie zauważyłem, bo czarna jest noc, tak? Dobra. Okej. W tego strzelamy tutaj. No ale nie trafiają w dupie, sobie będę się strasił. Chyba to tylko wargi. To tylko wargi. No dobra, dostałem. I co, i mam laga? Fajny i poziom mam laga, ale... Ratuje mi dupsko to, że przed pojedynkiem zapisałem, więc mamy kolejną ścinę. Zaraz. Dobra, jestem, no i spróbujmy jeszcze raz strzelić. Tak. Okej, no to ojp. Pięknie, udało się, dobra. Drugi raz bym prawdopodobnie zdążył, ale nie jestem się. Co to za strony lagi? Dawaj, bezi, no, dawaj. To jest najgorsze. W jednego nawalam, a ten drugi od tyłu mnie bierze. Dobra, czekajcie, bo ja jestem niżej niż on. No raczej on jest niżej ode mnie i dlatego może mi tak nawalać, a ja mu nie robię damage'a. Dobra. No i tak już w ogóle mówiąc, ta nasza zbroja strażnika to jest ze zmierzchu bogów. Ta prawdziwa zbroja strażnika inaczej wygląda, tak? Ale to już jeden pies i nie będę narzekać, bo za darmo, tak? Od mojego, może być, widza, bardzo dziękuję mu. Okej, teraz musimy pójść do... tak, do tej, tą drogą musimy pójść. Czekajcie, czy ja tutaj... Nie, nie ma ich, dobra, wydane. Już nie będę się rozczulać, raczej no nie będę aż tak bardzo.
Może powiedzieć, liczył expa. Czekajcie, 2500. O, może na tym expie udamy się nabić levela. To byłoby ciekawe. Okej, okay, na razie to my musimy tego, ten, no. Naładujmy sobie manę, tak. Potrawka schrząszcza, energia życiowa. No, ładnie. Jednak jak pobiliśmy gor Kobryna, to dostaliśmy szczególarz dziczyzny, które może nam trochę dać. Dobra. Dawaj, nie laguj, nie laguj. Zapiszmy sobie przy okazji, tak. Będzie prawdopodobnie w gotiku pod pierwszą, tak. Tu czas bardzo i to bardzo szybko mija. Tak. Dobra, 15 minut w gotikowym czasie do pierwszej. Ale noc jest dalej, ale widać już tak, że jest daleka, jest poranek. A tam nie z tym się raczej iść koło Ardei. Może będę prędzej czy później, ale okej, na razie tak bardzo nie. No i mi ujebało. Aj, co za przeknięcie, ale... Musiało na Hama udupczyć mnie, a tak by sobie normalnie zginęło. Ale musiał swoje 5 groszy, może powiedzieć, włożyć. Ty gin. Fuck. Ty już sobie nie pożądlisz. Raczej nie pogryziesz, o tak. Prawdopodobnie poszło nie w tą stronę, bugulka. Bo droga chyba tam wiodła. Albo nie, albo tak. Czekajcie. Kuszę weźmy. No, tu jest ścierowia, dobra. No i tak, może być, szybko zwalczyliśmy truciznę. No, ładne, naprawdę. Nie no, sobie porobię screena po prostu i będę. Tak, będę tego, ten, no. Ja pamiętam, że jakiś przycisk to było tak, że mi zdejmował te całe oznaczenia, że tyle mam tego i tego ujmuję dzikie węże, ale to później sobie wezmę, porobię takie screen na tapetę. Na razie takie po prostu pod filmy. O, gremlin, dobra. Papa? Okej, okay, zapiszmy. O, już ten wyciąga pałę. I chce mnie ją zrać. Okej. Okay. Też się cieszę, że cię widzę, mały, śmierdzący, zielony cweru. Papa? O, i ukochane. O, tu są ścierwojady, no. Widać, dosyć nieźle się zrespiło. A one się... Dawaj, bij, bij, bij. Bić, żeby zabić. Dawaj. Pięknie. No, widać, ścierwojad poleciał na mnie, ale wilk poleciał na ścierwojada. Dosyć niezłe. Czekajcie, czy tu w ogóle będą te... Trupy? Trupy się nie respią. No i dobrze. Jestem już tam wchodzić. Jest tam, może być brzydko, ale... To jak to, trupki sobie uwielbiają wybierać przeklęte miejsca, jaskinie i takie inne gówna, tak? Dobra. Pociesza to też mnie, jak zabiję smoki, że będzie stara skrzynia. O tak, to mnie pociesza. Czekajcie. Tyk. Nie, schraty też się nie respią, dobra. Papa? No, dawaj, dawaj, bij, żeby zabić. I tak zginiesz. No. Fajny drogowskaz z czaszki, naprawdę. Może być oryginalny. O, budłacz. No czekaj, zaraz cię zabiję. Nie jest takim, można powiedzieć, napastliwy. O tak, dobre określenie. Okej. Okej, wiecie co? Weźmy sobie... Miksturkę walnijmy i idźmy dalej, można powiedzieć, eksterminować żywe zwierzęta na expa. Tak, dobra. Wiecie co, będę latać sobie na razie z fireballem, żeby może powiedzieć te zwierzęta właśnie spotować. Tak, powiedzonko zewota spotować. Dobra. I jedzie. Idziemy, idziemy, idziemy. Czekajcie, czy tu... Nie, tu nie ma rozprowacza tego. Dobra, ciekawe, czy będą tutaj gobliny. Nie ma, ale szkoda. A, o, drag... Nie, nie dragrot, okej, okay, to już nie. Chrząszcze, te chrząszcze, dobra, my spadnijmy na razie na dół. Bo tu prędzej czy później dojdziemy, tak. Dawaj, dawaj. Sejwowalnijmy. Tak. Prędzej później tam dojdziemy, nie bójcie się ludziska. No i pójdźmy na razie w rejony. No do Cape Dan, tak, o właśnie.
Tutaj na razie chcę właśnie te wilki, muszę je wyspotować, żeby było trochę expa. Tak, chciałbym jeszcze mieć level. W ogóle, dosyć szybko level, o tak, byłoby lepiej, bym się nauczył kolejnych sztuk walki. Raczej sposobów walki, coś w stylu. Wiecie o co chodzi. Dobra. O, tu jest dziki krwiopijca. No nie wtrącić swojego 5 groszy. Dobra. Siup. Nie ma. Nic a nic. Może być grobowa. Cisza raczej. No, może być też określić grobowa cisza. No, nie mów, że to jeszcze będzie się palić, podbiegnie do mnie. Bo to już będzie naprawdę śmiech na sali. Zobaczmy, czy krwiopijca jak się palić zdycha. Zależy, jak go zwalniłem fireballem, to zdychanie chamsko zostaje, może być ciutka życia. O. No i musiało wbić swoje tutaj. No i między... Tak, Ardeją mamy kolejnego Wari z góru. Zaraz będę. Dobra, jestem, pozabijam te krwiopijce i ładnie szczaw królewski mamy. Pięknie, dobra. Weźmy tego fireballa naszego. Tu jest zając. Pamiętam, że to było kiedyś stado wilków. Ale to było bardzo i to bardzo dawno w naszej przygodzie, tak. Czekajcie, tu były jakieś właśnie. Czy coś tutaj jest? Po pierwsze muszę powiedzieć tak. Nie ma. Dobra, o, to porki te. Pozbierajmy to. Dobra, pozbierajmy tą broń, bo ją musimy sprężyć. No prędzej później, czy ją spieniężymy. O tak, można powiedzieć. Pięknie. Dobra. Grosz do grosza i majątek jest. Dobra. Ale na razie przestajemy gadać tutaj o pieniądzach. Tylko pozabierajmy te pierdoły. Myślałem, że to laga, a nie gruszwa rok, choć było napisane. Tak. Dobra. Fireball w dłoń i sprawdzamy teren. Tak, to jest chamsko, że one nie dopalają się, może być te zwierzątka. Tak. Tak kulturalnie muszę powiedzieć, nie dopalają się. Czekajcie, coś tu było. A, wąż ujmuje dzikie węże. Tak. No, biegnie, 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 biegnie. Dobra, będę go miał jeszcze. Oj, dziki krwiopijca. Fuck, dlaczego no? Dobra, wilk przepadł. Albo i nie. No chodź! Pięknie. Nie ma. Wypadł z baru. Dobra. Żyjątka zostały wyeksterminowane. W dosyć dużej liczbie, ale my zmierzajmy do Cape Dan, bo mi coraz mniej czasu. W zasadzie coraz mniej czasu mam. Tak przewiduję. Dobra, o, kolejny kudłacz zakichany. Dobra. Pięknie. Dobra. A my ruszmy, ruszmy sobie. Tutaj, czekajcie, fireball w dłoń. Czekajcie, zobaczymy, ile musimy mieć expa do następnego levela. Trochę musi być, ale zobaczymy, zobaczymy. Ścierwojad, dobra. Tak, trochę leniwy jestem, że z fireballa zabiję ścierwojada. Chyba tu jeszcze pójdziemy, pozabijamy je. Bo pamiętam, że były. Pamiętam, że były. Nie widzę tu na razie tego wilka, dobra. Albo wiecie co? Po tej części z wilkami się zajmiemy tym. Tak, jeszcze sobie popędziemy w Ardei i wyekspijemy te, po prostu te pierdy takie. Dobra, już zdejmiemy fireballa. Tutaj widać już buntownicy, straż takie inne, ochrona miasta, ujmuje dzikie węże. Zapiszmy. No i ruszmy tam. Tak, do tej jaskini w Cape Dan, w której są smoki. I te smoki nas nie lubią, rzecz jasna. Które ze zwierząt żywych by nas nie lubiło tutaj? Jest to może być dosyć mała grupka, na przykład jak szaroskóry i jelenie, które nie chcą nas zabić. No, szaroskóry, fajnie. Wilczek pomógł nam znaleźć Xardasa. Dobra. Ścierwojadku, prawie się kładłeś spać, ale ty niestety dostałeś bombę i koniec swojej historii. O, obstawa. To teraz w grupach się zapuszczacie na Beziego.
Dobra. No to można powiedzieć tak. My se idziemy, no to rzecz jasna, do Cape Dan, ale w następnej części pozbędziemy się smoków, a w jeszcze następnej wyczyścimy te syfy, tutaj co zostały jeszcze, tak, tutaj, do, żeby już mieć level, no, przestraczyłem mielonka, ale i... Fuck! Było tak blisko, jakbym mógł, jakbym troszeczkę później wcisnął myszkę, to bym go zabił, ale dobra. Okej, okay, na razie to my. Czy tutaj są te świnie? Nie, są kury. Tu jest kura, widzę ją. I tu też są kury. Pamiętam, że jak mocno się przytrzymała, ale to już w gotiku starym, one leciały w kosmos. Jak może być rakiety. A tutaj może być tak, za wysoko nie latają, nie są, nie, nie są takie lotne jak w gotiku trójce bez patchów, dobra. No dawaj, dawaj, bez. Czy kolejny Warrior z góry? Chyba tak. Dobra, logiska. Prawdopodobnie to będzie już ostatni Warrior z góry, chyba czwarty. Nie liczę tak za bardzo i orientuję się, ludziska. Dobra, jestem. No i można powiedzieć, zakończymy tą część, tak. Tym oto aspektem, że dotrzemy do tej, można powiedzieć, jaskini, tak. Dobra. Idziemy, idziemy, idziemy. Już na pewno, no raczej na pewno będziemy mieć 84 level, w 83 nie liczę na to tak aż tak stuprocentowo, bo za smoki to byłoby 500 expa, może 500 expa z czymś, bo trochę smoki to są, może być twarde, bestyjki. Ciekawe byłoby to 1500 do 1800, ciekawe, ciekawe. Zobaczymy, może będzie jeszcze gremliny i takie inne pierdoły. Ludziska będzie to koniec 82 części. Zagrajmy w Gothic 3. Dzięki za oglądanie. Nara.